Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Ostatnio trafiła do mnie bardzo fajna przesyłka z nowościami od Mediatecha, z nowościami z serii gamingowej. Mamy klawiaturkę Cobra Pro Inferno, mamy słuchawki Cobra Pro Extreme i mamy podkładkę Cobra Pro Mega, czyli generalnie podmarka Mediatecha o nazwie Cobra, seria gamingowa. Postanowiłem, że zrobię jeden duży filmik z unboxingiem tych urządzeń, natomiast recenzję poświęcę każdemu produktowi osobno. Nie przedłużając, zapraszam Was na unboxing. Na początek przyjrzymy się klawiaturce Cobra Pro Inferno. Mamy zdjęcie produktu, mamy jakieś tam charakterystyczne gamingowe grafiki, USB, podłączenie, 12 multimedialnych przycisków, kabel 1,7 metra, aluminium Top Cover, Cortex M3, procesor. O tym wszystkim opowiem Wam w recenzji tego produktu, natomiast jeszcze zobaczmy tył. Wygląda to mniej więcej tak. Klawiaturka oczywiście mechaniczna, profesjonalna mechaniczna klawiatura tak gracza, jak możemy się dowiedzieć z opisu właściwości na tyle pudełka. Czy tak będzie w praktyce, o tym się dowiemy w recenzji, natomiast teraz Wam zaprezentuję, co w środku się znajduje. I mamy naszą klawiaturkę, fajnie zapakowana. Wyjmę sobie ją na chwilkę na bok, odłożę. W środku mamy dokumentację, jedną, drugą. I poza tym już nic, więc kartonik odłożę sobie na bok. Klawiaturkę sobie wyjmę z tej folii i zobaczcie, jak ona wygląda. Zaczniemy może od samego kabelka. Kabelek zaślepiony USB, pozłacany wtyk USB. Kabelek oczywiście w oplocie. Tutaj mamy kabelek o długości 1,7 metra. Mamy fajną zapinkę, żeby ten kabel nam się gdzieś tam nie poniewiera. Możemy go sobie w każdej chwili spiąć. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samą klawiaturkę, zobaczcie, jak ona wygląda. Powiem Wam, że jakościowo chyba na pierwszy rzut oka całkiem fajnie. Przyciski mechaniczne, czcionka taka mniej charakterystyczna, nadrukowana. To Wam bliżej pokażę w recenzji. Mamy diody 1, 2, 3, 4. 4 diody mamy. Pewnie odpowiadają za caps locka, num locka, czy też scroll locka. O tym wszystkim opowiem Wam w recenzji. Mamy przyciski multimedialne, których będziemy używać z przyciskiem funkcyjnym FN. No, klawiaturka troszeczkę głośna, no ale jak to na mechanika przystało. Tak ona się mniej więcej prezentuje. Do niej wrócimy w recenzji. Kolejnym produktem jest podkładka gamingowa Cobra Mega, Cobra Pro Mega, przepraszam. Tak wygląda samo pudełeczko. Największa i najlepsza mata gamingowa dla ekspertów. Jak tutaj pisze producent, 33x79 cm. Takie posiada wymiary. Tu właściwości tradycyjnie Wam pokażę. Na stopkacie sobie przeczytacie. Natomiast ja otworzę pudełeczko. Zobaczmy, jak ta mata wygląda. Dosyć duża, Wam powiem. W takiej formie. Ciężko mi tutaj pokazać do kamery. Mamy nadruk Pro Gaming Series. Mamy logo Cobry. Bardzo fajnie to wygląda swoją drogą. Będziemy tę matę testować razem z tą klawiaturą. Mata idzie na bok. I ostatnia rzecz to Cobra Pro Extreme, czyli słuchawki dla graczy. Mamy przez przezroczystą szybkę możliwość podejrzenia, jak wyglądają te słuchaweczki. Nauszniki 40 mm. Mamy oczywiście wbudowany mikrofon, mamy podświetlanie, sterowanie głośnością, no i pozłacone wtyki. To na przodzie. Natomiast z tyłu właściwości mamy właśnie takie. Profesjonalne słuchawki z mikrofonem dla graczy. Jak profesjonalne, o tym dowiemy się w recenzji. Teraz Wam pokażę, co znajduje się w środku. Zobaczmy. Wow, słuchaweczki, powiem Wam, że takie sporawe. Tu mamy zaklejone wszystko folią. Słuchaweczki plastikowe. Jak z jakością, o tym dowiemy się na pewno później. Teraz Wam pokażę
jak one z bliska wyglądają. Mamy kabel, który się z jednego Mamy kabel, który dzieli się na trzy w tym właśnie miejscu. Mikrofon, słuchawki i USB. Jak to będzie działać, o tym Wam powiem później. Mamy oczywiście oplot niebiesko-czarny, natomiast same słuchawki wyglądają właśnie w ten sposób. Dosyć duże, dosyć spore, z podświetlaną kobrą pewnie, jak mnie mam. Mamy sterowanie głośnością tutaj w tym miejscu. O jakości powiem Wam troszeczkę później. Natomiast w tym unboxingu to już wszystko. Ja Wam serdecznie za uwagę dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, na które odpowiedzi Wam powinienem w recenzjach poszczególnych tych produktów, piszcie w komentarzu. Ja Wam zapraszam na portal peteras.pl. Zapraszam do subskrypcji i śledzenia kanału. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!